jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa i łączymy się teraz z Jakubem Poznańskim i to chyba będzie pierwsza nasza taka relacja w ruchu, bo jesteśmy w bardzo ładnym biurze. Co to za biuro? Dzień dobry, cześć Tomaszu. To jest nasz showroom, nasze biuro Kobu Design w Katowicach, w starej fabryce porcelany. Witam Cię bardzo serdecznie i cieszę się, że dziś będziemy rozmawiali o biznesie i o tym, jak robić biznes na marzeniach i pasjach. Jak stworzyć biznes właśnie oparty na marzeniach? Na pewno ciężką pracą i uporem i stawianiem sobie wysoko celów. To jest, myślę, taki banał, ale myślę, jest to rzecz, która, jeżeli chcemy do czegoś dążyć i te cele, które sobie stawiamy bardzo mocno i chcemy je zrealizować i jesteśmy zdeterminowani tego, żeby je zrealizować, to osiągamy to. Ja takie mam powiedzenie, że jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, zajdziesz gdzie indziej. To jest właściwie taka maksyma życiowa, biznesowa, życiowa przyświeca mi od początku, jak założyłem Kobu Design. To może przejdźmy się po firmie, skoro mamy taką możliwość. Super. Także no, myślę, że w kamerze widać co najlepiej. To jest nasz dorobek i nasze miejsce. To jest bardzo rozpoznawalny produkt, już tak to można nazwać, marka Kobu Design Showroom, który tutaj jest. No, przyciąga uwagę osób w całej Polsce. Powiedz, to jest jeden duży open space, z tego co widzę, i znajdują się tam różne jakby stanowiska i do pracy, i do spotkań. Tak, tak. Biuro jest zaprojektowane w modelu ABW. To jest taki model, który mówi, że wybierasz danego dnia miejsce do pracy, którego zadanie zostanie polepszone, ulepszone przez miejsce, w którym jest wykonywane. Czyli miejsce ma poprawić efektywność danego zadania, które wykonujemy tego dnia. Stąd ABW, czyli Activity Based Working, właśnie o tym mówi, czyli wybierz do swojej pracy takie miejsce, które nie zakłóci twojej pracy, a wręcz nawet jeszcze bardziej ją uwypukli. I jeszcze bardziej jakby będzie wspierało to, co masz do wykonania. Czyli taka filozofia, która przyświecała nam nie tylko nam, ale i rynkowi, a nasze biuro właśnie w takim modelu pracuje. Ty całe życie chciałeś projektować modę, ale zajęłeś się designem. Jak to się ze sobą łączy? No myślę, że to są bardzo bliskie branże, bo branża modowa do branży fit-outowej, wnętrzarskiej jest bardzo podobna, dlatego że jakby też cechuje się i zmiennością. W życiu, życie jest zmiennych, jak moda, jak trendy. Na pewno bardzo podobne tło jest w obu branżach, bo zarówno w jednym, jak i w drugim mamy i targi, i odkutiry, i prezentacje, i mock-upy, czyli te tak zwane tworzenie tymczasowych rozwiązań na przedstawienie klientom. Więc bardzo bliskie są ze sobą te branże. Faktycznie zawsze o tym marzyłem. Dzisiaj ubieram biura naszych klientów, ubieram ich przestrzeń po to, aby wybierając dane miejsce, tak jak kiedy chcemy dobrze wyglądać i czujemy się świetnie w dobrze skrojonym marynarce, takim dopasowanym do sytuacji, tak biuro podobnie ma mieć charakter. Biuro ma nam nie przeszkadzać, biuro ma nam pomagać. My mówimy, że biuro ma się dopasować do nas, prawda, i w sensie do naszych jakby oczekiwań, w sensie takich trendów i nawet oczekiwań takiej, powiedzmy, przestrzeni, która dla nas jest stworzona, po to, aby nam nie przeszkadzało. Tak? Biuro ma je wspierać, nasze działania, a nie być nam przeszkodą. Co jest dla Ciebie najważniejsze w prowadzeniu firmy? Przejdźmy może dalej. W prowadzeniu firmy zdecydowanie to, aby robić coś, co lubię. I generalnie zawsze mam takie, jak mówię, że jeśli się robi to, co się lubi, to się nie pracuje. W biznesie stawiam na uczciwość, stawiam na ludzi, na zespół, stawiam na to, aby wokół mnie był odpowiednio dopasowany zespół partnerów, współpracowników, po to, aby to wszystko miało taki fajny, taki team spirit i żeby to wszystko szło, żeby nie męczyć się swoją pracą. Ona musi być przyjemnością, tak jak przyjemnością jest praca właśnie w tych wnętrzach dzisiaj, które Wam prezentuję. To na zakończenie naszej rozmowy powiedz jeszcze, jak radzić sobie z kryzysowymi sytuacjami. No, 2020 rok, COVID zaskoczył wszystkich. Dużo osób ma teraz problemy w firmie. No co zrobić, żeby przetrwać? No zdecydowanie stare powiedzenie żeglarskie mówi, nie idź pod wiatr, bo złamiesz żagiel. Ustaw delikatnie tak ten żagiel, aby no, złapać wiatr, wykorzystać chwilę. A jeżeli nawet ta droga miałaby być troszkę dłuższa, ale kiedyś z powrotem na te tory się wraca i płynie się znowu do tych celów, o których mówiliśmy na początku, do osiągnięcia tego, co sobie stawiamy, no na pewno my też przeżyliśmy to, też staraliśmy się dopasować do sytuacji, przeszliśmy w sytuacji jakby spotkań online'owych, takich jak to teraz, które prowadzimy, przeszliśmy na tryb pracy zdalnej, tryb pracy wysyłkowej. Wszystko, Walter Gropius kiedyś powiedział, że architektura nie ma końca, ma tylko ciągłe zmiany, więc można powiedzieć, że
to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, jak my się ustawiliśmy do kryzysu. Wykorzystaliśmy moment, wykorzystaliśmy chwilę po to, żeby działać dalej. No, nie można zamawiać rąk. Nie poddawajmy się, słuchajcie, to musi minąć. Wielkie kryzysy mijały i potem zawsze po deszczu wychodzi słońce. Dobra, to jeszcze jakbyś mógł zejść z nami na dół i pokazać, co tam się znajduje. Bo bardzo mnie to biuro już interesuje, ponieważ jest piękne, naprawdę wygląda cudownie. Ja pamiętam, jak robiłem studio Słodki Live, miałem 200 metrów kwadratowych i wyposażałem je, no to było naprawdę dużo radości, ale też dużo takiego szukania ciekawych rozwiązań. A ty jako profesjonalista, który zajmuje się designem, może nam pokażesz jakieś ciekawe rozwiązania. No jest tutaj wiele rzeczy, które na pewno dzisiaj są takie must have. Począwszy od fajnego wydzielenia przestrzeni, ona już nie musi być podzielona, nie muszą to być biura komórkowe, to w naszym przypadku jest biuro typu open space, a dzielimy je właściwie takimi bardzo prostymi rozwiązaniami, na przykład jak tutaj z innym podłogą. Akustyka to jest dzisiaj taki drugi konik, który wszyscy rozmawiają. Wszyscy właśnie rozmawiają, a my wdrażamy je w życie. Proste rozwiązania, jak chociażby tego typu urządzenia, które w tej salce może wyglądają na trochę kosmiczne i wyglądają jak wielki głośnik JBL, a jest tak naprawdę to panel akustyczny, który powoduje, że gdybyśmy się weszli do środka, co możemy też spróbować, ale to też by trzeba większe grono, spowoduje, że o wiele bardziej przyjemnie się rozmawia, nie ma takich niemiłych dla ucha pogłosów. Dopasowywanie, tak jak mówię, my słuchamy klienta, staramy się, aby szukać produktów, tak jak produktów do pracy indywidualnej, elementy do krótkich spotkań. Dzisiaj czas jest taki szybki, biegniemy do przodu, nie ma już możliwości, żeby usiąść na jakichś wielkich salach, spędzać na nich godziny. Tak naprawdę są to rozwiązania bardziej takie implanty, jak implant, tak jak właśnie ten zestaw, który tutaj pokazuję. To już jest coś takiego, co jesteśmy w stanie wstawić do biura, ale znowuż zmienność, tak? Zmieniamy biuro co kwartał, co rok, co 5, co 10 lat, rozwijamy się. Te elementy już są bardzo modułowe, systemowe, możemy je zabrać ze sobą i wykorzystywać, rozbudowując je, prawda? W kolejnych biurach. No przez klasyczne rzeczy, które oczywiście zawsze będą dominowały, czyli każdy znajdzie coś dla siebie, bo dzisiaj właściwie ta stylistyka i te trendy są coraz bardziej, idą w kierunku minimalizmu, less is more, ale są też takie, które nadal pozostają wierne tradycji, jak właśnie zestaw, który jest za mną, czyli właśnie takim pokazującym majestatyczność, nostalgię, wielkość i rozmach. Także dzisiaj każdy znajdzie coś dla siebie. Jakub Poznański, bardzo dziękuję za rozmowę, no i gratuluję pięknego biura, bo naprawdę wygląda imponująco. No zapraszamy. Katowice, Porcelanowa 23, słuchajcie, wpadajcie, u nas drzwi są zawsze otwarte.